Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a dziś moimi Państwa gościem jest Bogusław Kołczy, dyrektor Zespołu Szkół Akademickich w Nowym Sączu. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Smutny widok, ta pusta szkoła i wciąż taka niepewność, kiedy uczniowie powrócą do szkół. Bardzo smutny, ale akurat wykorzystujemy ten czas wielorako. Z jednej strony staramy się przygotować na powrót uczniów do szkoły, w ten powrót wszyscy wierzymy. Z drugiej strony stwarzamy nauczycielom warunki, aby mogli pracować zdalnie lepiej niż w domu. Nie każdy może sobie pozwolić na odpowiedni sprzęt, na ciszę wokoło. Nauczyciele też mają przecież rodziny, mają dzieci, które pracują przy komputerach, więc szkoła jest codziennie otwarta. Przyjmujemy rodziców, przyjmujemy pojedynczych uczniów. Mamy czas na konsultacje, które też są dozwolone. Remonty praktycznie trwają pełną parą. Chcemy wykorzystać możliwość, że teraz sale są w większości puste, więc zamiast czekać na wakacje, to teraz również odnawiamy. Liczymy się z tym, że jeżeli nie wszyscy uczniowie, to przynajmniej częściowo, może na zasadzie nauczania hybrydowego, może na zasadzie świetlic, o których co jakiś czas słychać w czasie nadchodzących ferii, więc może z tymi uczniami się spotkamy. Jak Państwo radzicie sobie ze zdalnym nauczeniem? Staramy się wyciągać wnioski z tej już kilkumiesięcznej edukacji zdalnej. Doszkalamy się regularnie i to nie tylko korzystając ze szkoleń w sieci, ale szkolimy się wzajemnie. Mamy różnych nauczycieli, którzy są liderami w tej edukacji cyfrowej, w tych kompetencjach informatycznych, więc oni służą pomocą nauczycielom, którzy mają większe problemy. Oczywiście musieliśmy się przestawić na pewne nowe metody kontaktu z uczniami. Musimy być w większym stopniu psychologami, pedagogami na tych zajęciach niż tylko takimi mentorami na drodze do zdobywania wiedzy. Częściej rozmawiamy z uczniami bezpośrednio, indywidualnie, nie tylko łącząc się z całą klasą. Jesteśmy otwarci dla rodziców również do późnych godzin wieczornych. Musieliśmy opanować pewne nowe formy kształcenia, nowe formy egzekwowania wiedzy. No i staramy się przede wszystkim wczuć w psychikę i w potrzeby uczniów. To są nowe wyzwania dla nauczycieli. Uczymy się tych kompetencji cyfrowych wszyscy razem z naszymi uczniami. Czasem się uczymy od naszych uczniów, także nasi najmłodsi też nas wspierają swoją wiedzą albo jednocześnie swoimi takimi mniejszymi obawami w kontakcie ze sprzętem, bo starsi, z tym bardziej, tak, starsi mają to jednak do siebie, że boją się czasem gdzieś tam włączyć, zaryzykować, kliknąć, a młodsi czują się pewniej, więc wspieramy się wzajemnie. Myślę, że uczniowie też w jakimś stopniu czują, że tworzymy taką grupę wsparcia w tym trudnym czasie. Trudne też, no mamy klasyfikację, że to chyba trudne zadanie dla nauczyciela tak naprawdę ocenić uczniów, bo wiem, że możliwości i wyobraźnia uczniów jest nieograniczona, na przykład przy pisaniu sprawdzianu, w sposób ściągania i tak dalej, więc to chyba jest takie nowe wyzwanie też, jeżeli chodzi o ocenianie uczniów w czasach pandemii i kiedy lekcje odbywają się tylko zdalnie. Tak, tak. Można przyjąć, że jest to problem, bo ja też uczę w klasie licealnej i odwołuję się z jednej strony do odpowiedzialności uczniów, a z drugiej strony rozumiem sytuację. Czyli nauczyciele muszą być wyrozumiali. Nauczyciele powinni, o czym zresztą wszyscy na różnych spotkaniach zdalnych i na tych spotkaniach, które organizowane są w sieci, mówi się powszechnie, nauczyciele powinni przestawić się na tak zwane ocenianie kształtujące, czyli powinniśmy bardziej uczniom wskazywać, w jaki sposób wykorzystać tę trudną sytuację, żeby nie zatrzymać się na pewnym etapie wiedzy, żeby to, co do tej pory udało się zdobyć, żeby to gdzieś tam zupełnie nie zostało zaprzepaszczone,
a nie tyle na, jak to się czasem mówi, pędzeniu z materiałem, żeby coś tam zrealizować, żeby przygotować się jak najlepiej do egzaminów. Zależy nam przede wszystkim, żeby całkowicie nie zmarnować tego czasu, żeby uczniowie mieli jakiś codzienny kontakt z wiedzą i staramy się ich przede wszystkim zachęcać do tego, żeby oni chcieli siąść przed komputerem, bo wiemy, że jeżeli uczeń będzie psychicznie zmęczony, jeżeli sytuacja w domu nie będzie stwarzała warunków, żeby on mógł spokojnie przed tym komputerem siedzieć, bo przecież obserwujemy, że często w czasie tych naszych spotkań coś w domu się dzieje, że uczeń musi gdzieś tam zareagować na głos rodzeństwa, czy na głos rodziców, czy babci, czy dziadka, więc on też jest zestresowany całą sytuacją. No i musimy go zrozumieć, więc my rozumiemy. My wiemy, że to jest już plus, że on chce zasiąść przed komputerem, że nie szuka wymówek, że sprzęt nie działa, że internet się zepsuł, że komputer, że się źle czuje. Więc takich wymówek jest bardzo dużo. Też nie jesteśmy lekarzami, nie jesteśmy w stanie od razu wyrokować, kto uczciwie z tych wymówek korzysta, kto nie ma ochoty już brać udziału w lekcjach, ale to, że nie ma ochoty, to jest też sygnał dla nas. Tutaj nauczyciel naprawdę powinien się starać i z tego, co wiem, ci nauczyciele, którzy zostali przy zawodzie, bo dla wielu ta edukacja zdalna była zbyt wielkim wysiłkiem, prawda, obciążeniem i niektórzy skorzystali z możliwości albo przejścia na wcześniejszą emeryturę, albo poszli na jakieś urlopy zdrowotne, albo w ogóle odeszli z zawodu, więc ci, którzy zostali w zawodzie, to są naprawdę ludzie, którzy kierują się pasją, kierują się miłością do uczenia, do szkoły, do uczniów i oni starają się, żeby tego ucznia zachęcić. Ja obserwuję, bo nasi nauczyciele też pracują w szkole, więc między swoimi lekcjami chodzę i rozmawiam z uczniami z innych klas i obserwuję, z jaką pasją ci nauczyciele wymyślają różne sposoby, żeby te maluchy pozostały z drugiej strony przed komputera, tak, żeby się cieszyły tym, że uczą się w taki sposób, a nie żeby się załamywały, prawda? Małe dzieci mają swoje prawa, starsi mają też swoje prawa, psychika młodego człowieka ma swoje prawa i wiemy, co się dzieje, kiedy ktoś jest w izolacji, kiedy ktoś nie może realizować tego naturalnego kontaktu z grupą, bo przecież uczyliśmy kiedyś działań w grupie, uczyliśmy w zespołach, prawda? Teraz się okazuje, że z grupą można się spotkać tylko na ekranie monitora, jeżeli są włączone kamerki. Więc to wszystko zmusza nas, żebyśmy faktycznie pomyśleli przede wszystkim o stanie ducha tych najmłodszych. No właśnie. My z nimi rozmawiamy, jesteśmy takimi właśnie grupami wsparcia. A czy to jest tak, że ci młodzi ludzie, dzieci najbardziej narzekają na to, że to nauczanie jest zdalne, czy może właśnie na tą izolację, na to, że są pozbawieni kontaktu z rówieśnikami? Pan ma kontakty z uczniami. Tak, oczywiście sytuacja się zmienia z każdym tygodniem, prawda, trwania tej edukacji zdalnej. Na początku dla niektórych uczniów było to taką, powiedzmy, szansą, żeby trochę odpocząć od szkoły w momencie, kiedy w październiku w tym roku szkolnym, a w tamtym roku szkolnym od marca, prawda, pamiętamy, jak to wszystko się zaczęło. Więc było to taką szansą, że trochę sobie odpoczniemy, może coś właśnie nowego, może coś takiego intrygującego. No ale z każdym tygodniem uczniowie coraz częściej mówią, że chcieliby już wrócić, że szkoła dla nich to są spotkania z kolegami, z koleżankami. Przecież jest takich sporo dzieci, które nie mają w domu rodzeństwa albo nie mają rówieśników w domu. I ich życie to była koleżanka z ławki, to był kolega, to były przerwy, to były spotkania po lekcjach, to były te świetlice szkolne, to była także możliwość, żeby gdzieś po szkole pojechać do domu kolegi czy koleżanki. Teraz tego nie ma i zgłaszają nam to rodzice. Przychodzą rodzice do szkoły i dzielą się tymi problemami. I te nasze lekcje teraz z przekazywania wiedzy
z tego biegnięcia za lekturami, za tymi tekstami, prawda, z biologii, z przyrody, z geografii, z matematyki, teraz się stały raczej takimi rozmowami, jak się czujecie, czym wam pomóc, wytrzymajcie jeszcze trochę, jak chcecie, to zapraszamy z rodzicami do szkoły, zobaczcie, szkoła stara się przygotować i do świąt, i stara się przygotować na wasz powrót, ale musimy wspierać również nauczycieli. Nie zapominajmy o tym, że nauczyciele również mają swoją psychikę, że nauczyciele również muszą łączyć odpowiedzialność za dzieci, za swój zawód z odpowiedzialnością wobec własnego domu, rodziny, problemów, że na nauczycieli spadła znacznie większa teraz ilość obowiązków i poświęcają szkole wbrew temu, co czasem się słyszy, poświęcają więcej czasu niż w dotychczasowej edukacji w murach szkolnych. Sytuacja jest ciężka oczywiście dla wszystkich, panie dyrektorze, także zmiany, jeżeli chodzi o egzaminy maturalne, egzaminy ósmoklasisty. Tak, pewnie tego wszyscy oczekiwali, bo mieliśmy już w tamtym roku podobną sytuację. Chociaż ta atmosfera związana z przesuwaniem terminów egzaminów w ubiegłym roku szkolnym, z niepewnością, czy egzaminy w ogóle się odbędą, była znacznie trudniejsza niż obecnie, więc pewnie ministerstwo wyciąga wnioski i stara się wcześniej informować o pewnych zmianach. To, co zostało ogłoszone, oczywiście buduje jakieś poczucie komfortu psychicznego tych uczniów, którzy się stresują, a więc ósmoklasistów i maturzystów. Oni się stresują najbardziej, dlatego że od wyników egzaminów zależy przecież ich kolejny etap edukacyjny. I myślę, że część przynajmniej tych postulatów została wzięta pod uwagę, bo dowiedzieliśmy się, że ileś tysięcy wniosków czy propozycji zostało kierowanych w czasie tego okresu konsultowania projektu rozporządzenia. Niektóre są trafne, inne niekoniecznie. Słyszeliśmy, że uczniowie będą mieli trochę ograniczony zakres wymagań do egzaminów, że te egzaminy będą też trochę łatwiejsze, bo wiążą się z tym samym czasem, ale z mniejszą ilością zadań, wiążą się z okrojeniem pewnych treści. Więc na pewno da to też poczucie komfortu i nauczycielom, którzy czują się odpowiedzialni za przygotowanie. Być może rodzice w jakimś stopniu będą uspokojeni. Będziemy obserwować sytuację, przed nami jeszcze trochę czasu i na pewno zrobimy wszystko, żeby niezależnie od tego, czy będzie mniej materiału, czy więcej, żeby tych uczniów nie zawieść. Jeżeli się okaże, że uczniowie, oczywiście liczymy na to, że szybko wrócą do szkół, ale jeżeli się okaże, że nie będą mogli tak szybko wrócić do szkół, pojawiają się takie głosy, że być może dobrym pomysłem jest to, aby ten rok tak naprawdę powtarzać. To jest dobry pomysł, czy nie? Bo tak jak pan mówi, no są jednak takie szkoły w Polsce, gdzie to nauczanie zdalne nie przebiega tak dobrze. Są miejsca wykluczone, na przykład jeżeli chodzi o internet i tutaj dzieci mają spory kłopot nauczyciele także, żeby realizować podstawę programową. Na pewno generalnie nie będzie wprowadzonej zasady powtarzania roku. Myślę, że obniżenie wymagań i jakieś cięcia programowe są słusznym rozwiązaniem, dlatego że nawet w trakcie tej normalnej edukacji w budynkach szkolnych też często się słyszało o tym, że podstawa programowa jest przeciążona, że nie powinniśmy skupiać się na jakimś encyklopedyzmie, akurat jest prawda. Tak, oczywiście, że tak, a bardziej nastawić na kształcenie pewnych kompetencji, prawda? Nauczyciel nie powinien wtłaczać w ucznia maksymalnej ilości wiedzy, tylko nauczyć go uczyć się samodzielnie, prawda? Więc może to jest właśnie taki czas, że się jednak przewartościuje troszkę, jeżeli chodzi o ten program nauczania i podejście pewnie, do nauki. Pewnie jest to jakiś plus tego wszystkiego, z czym się borykamy. No plusem, jak powiedziałem, jest to przyspieszenie w kształceniu kompetencji, prawda, informatycznych, komunikacyjnych. Dzieci przechodzą taką też praktyczną wiedzę wykorzystywania komputera, bo przecież ci najmłodsi
uczyli się dopiero w szkole, do czego komputer poza grami służy, prawda? Więc teraz mają okazję zobaczyć w praktyce i cieszą się wzajemnie i chwalą się tym, co w międzyczasie sami w tym komputerze wyszukali, odnaleźli, przesyłają sobie tam różne nowe doświadczenia, więc to jest jakiś plus. No a no mówię, innym plusem będzie wyciągnięcie wniosków, czy faktycznie no, edukacja powinna się nastawiać na maksymalne wykorzystanie każdej godziny, którą mamy do dyspozycji, czy na kształcenie kompetencji, bo przecież no proszę zwrócić uwagę, że edukacja zdalna niestety, choćbyśmy nie wiem jak starali się do tych uczniów docierać, jest jakąś częścią pewnie efektywnej edukacji w porównaniu z pracą w normalnych salach lekcyjnych albo gdzieś w terenie. I można w takim razie jakoś przeżyć, można przejść nad tym do porządku dziennego. Więc wydaje mi się, że gdybyśmy faktycznie zaczęli dyskutować nad jakimś zabezpieczeniem się na przyszłość przed takimi sytuacjami, albo przygotowaniem uczniów generalnie do tego e-learningu, bo przecież to jest już jakiś standard na niektórych uczelniach, niezależnie od pandemii, to można by było spokojnie uznać, że skoro uczeń dostanie od nauczyciela, jak to się czasem mówi, wędkę, to on potrafi z tej wędki skorzystać i on może w odpowiednim czasie, w odpowiednim rytmie, on może sam dotrzeć do wiadomości, które zdobywane zgodnie tam z jego potrzebami zostaną na dłużej niż taki wykład ze strony nauczyciela, z którego czasem się uczeń wyłącza. Bo przecież ja to obserwuję. Mówię przez pół godziny, czy mówię przez 20 minut, ale nie jestem w stanie przecież zobaczyć nawet, bo nie wszyscy włączają kamerki, kto nadąża za moim tokiem myślenia, kto się wyłącza, prawda? Więc to moje staranie, czy starania nauczycieli trafiają przecież tylko do części uczniów. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Jesteśmy przed świętami, w okresie przedświątecznym, to taki czas, kiedy składamy sobie życzenia. Myślę, że najlepszym chyba życzeniem to będzie to, żeby w końcu wszystko wróciło do normalności. Tak, życzę wszystkim dzielnym uczniom, wszystkim bohaterom naszych czasów, bo ja patrzę na te buźki tam po drugiej stronie komputera. Myślę tu o tych najmłodszych, o tych trochę starszych, bo mamy i szkołę podstawową, i liceum. I naprawdę życzę im, żeby dzielnie wytrzymali do szybkiego powrotu do szkoły. Chciałbym, żeby szkoły mogły przyjąć wszystkich jak najprędzej, nie tylko tych maturzystów, nie tylko tych ósmoklasistów, jak się zapowiada, ale może na zasadzie hybrydowej, może mniejsze szkoły mogłyby przyjąć więcej uczniów, także z tych klas średnich czy pośrednich. A więc tym bohaterom życzę, żeby odpoczęli w czasie świąt. Dzielnym rodzicom życzę wytrwałości, nadziei, że szkoła znowu będzie spełniała ich oczekiwania w budynkach szkolnych. Życzę, żeby się nie zawiedli na swoich nauczycielach w czasie edukacji zdalnej. No, a moim wszystkim braciom, nauczycielom, wszystkim, którzy walczą tutaj z pandemią na froncie, na dole, życzę satysfakcji w pracy, bo wszystko, co robimy, to po to, żebyśmy z drugiej strony mieli uśmiech naszych dzieci, uczniów, żeby ktoś kiedyś powiedział, że zrobiliśmy dobrą robotę w ich życiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.